Każdy polski obywatel, jeżeli czuje się Ślązakiem w sensie narodowości, jeżeli mówi po śląsku, to ma prawo zadeklarować to w sposób jednoznaczny w Narodowym Spisie Powszechnym. Dlatego też skierujemy wspólnie do ministra spraw wewnętrznych i administracji zapytanie, jak będzie wyglądał formularz spisowy i procedura spisu, bo w przyszłym roku, od 1 kwietnia, ten spis się zaczyna i o tyle będzie on różnił się od innych, że będzie zasadniczo opierał się na samospisie, czyli na technicznej możliwości, zwłaszcza przy użyciu internetu, żeby każdy obywatel polski, który zechce, mógł sam opisać jakby siebie, sytuację, w której żyje, w tym także kwestie języka i narodowości. Będziemy popularyzować obywatelską odwagę w tym zakresie, pokazując znane postaci życia publicznego, które jawnie wręcz zadeklarują, czy to sympatię do stwierdzenia o narodowości śląskiej, czy to deklaracji o posługiwaniu się językiem śląskim.